Ale Pod koniec lipca pisałem do księdza W sprawie czystości przedmałżeńskiej Konkretnie dlaczego kościół zabrania współżycia przed ślubem Pisałem wtedy, że mam dziewczynę No i właśnie straciłem ją Rozstaliśmy się ponad dwa miesiące temu A ja jeszcze ciągle o niej myślę I to tak strasznie boli Ta świadomość, kiedy budzę się codziennie rano Że jej już przy mnie nie ma Moje pytanie brzmi Jak ja mam się z tego wszystkiego otrząsnąć Nie wiem jak mam sobie z tym radzić Jak z tym żyć Ona była dla mnie wszystkim Proszę państwa Skrajności nie są złe to dobrze, drogi Krzyśku, że dla Ciebie po jakimś związku emocjonalnym z dziewczyną jej odejście nie jest takim stryknięciem na zasadzie wyrzuciłem wczoraj stare trampki do kosza. To dobrze, że jest Ci smutno, byliście jakoś blisko, otwieraliście przed sobą serce, byliście dla siebie czuli, no i ona odeszła. No to, to dobrze, że jesteś smutno. Natomiast z tego sugerujesz troszeczkę, że Ci się świat zawalił, że, że jest to takie bardzo trudne, na końcu piszesz jedno zdanie, które sobie podkreśliłem dwukrotnie. Ona była dla mnie wszystkim. Może to dlatego się rozpadło. Pamiętajcie, kochani, pierwsze przykazanie brzmi: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I Pan Bóg interweniuje niekiedy w związki mężczyzny i kobiety, rodziców i dziecka, kiedy tam ludzie się stają dla, ciebie, dla siebie wszystkim, dla, interweniuje, bo to jest dla nich bardzo niebezpieczne. Proszę Państwa, Bóg wlał w serca kobiety. Tak ogromne pragnienie miłości, tak ogromne. Kobieta chce być tak kochana i tak bardzo chce kochać, że żaden facet tego nie, nie, nie zaspokoi. Dlatego jest. Przekonany, że jakaś część małżeństw rozpadła się, bo Pan Bóg pomieszał szyki, bo kobieta z chłopaka zrobiła bóstwo, żona z męża zrobiła bóstwo i odwrotnie. I Pan Bóg mówił, no na litość boską, idziecie mi prosto do piekła. W ogóle ja poszedłem na bok, stałem się już tylko chorągiewką, taką katolicką chorągiewką w tym domu, a tak naprawdę Wy siebie czcicie. Wy od siebie, żeście się uzależnili, zniewoliliście się sobą. Dlatego, Krzysztof, uważaj na to, ona była dla mnie wszystkim. Nie może być dla Ciebie wszystkim. Wszystkim dla Ciebie może być tylko Bóg. Ten, który jest zbawcą. Ten, który jest godny nieskończonej miłości. Żaden człowiek nie jest godny nieskończonej miłości. Pamiętaj, że jeśli w konflikcie między Bogiem a żoną, trzeba stanąć po stronie zawsze żony. Niestety, dzieje się nieraz inaczej. W konflikcie między Bogiem a dzieckiem trzeba stanąć po stronie Boga zawsze. I tego Bóg od nas wymaga. I może, może, może to dlatego. Dzieci też mają swoich zbawicieli. Pamiętajcie, drodzy rodzice, jak dziecko zobaczy w komputerze zbawiciela swojego, to wy też interweniujecie. Nie będziesz siedział przed komputerem całymi godzinami. Nie możesz siedzieć przed komputerem. I pan Bóg mówi do dziewczyny, nie możesz siedzieć bez przerwy przed chłopakiem godzinami. Nawet jeśli go nie ma, to ty leżysz i o nim myślisz i tęsknisz i wzdychasz i nic cię się nie chce robić, bo jego nie ma. Nie możesz. Bóg mówi do ciebie jak do dziecka. Musisz się duchowo niejako wyrabiać, dojrzewać, udoskonalać, żeby uznać człowiek dojrzały. To jest taki, który uznaje Boga za swojego Pana. Ja często ulubionym moim takim przykładem jest pokazywanie to, jak my kiedyś kochaliśmy chomika, takiego mieliśmy psa plutopluszowego, tośmy go na nos mu naciskali on wtedy tak fajnie piszczał i to był kochany. Jak mu łapa odpadła, tośmy płakali cały wieczór, a dzisiaj się z tego śmiejemy. Obyśmy tak dojrzeli, że oczywiście człowiek to nie będzie dla mnie pluszak żaden, czy tam piesek plastikowy, ale z drugiej strony, że nie stanie się dla mnie absolutem. Że zawsze będę każdego człowieka, matkę, ojca, brata, siostra, siostrę widział w perspektywie Boga. Kto miłuje brata bardziej niż mnie, dziewczynę narzeczoną, nie jest mnie godzin, tak mówi Pismo.